Robert Gortat. No zobaczymy, jednak pamiętajmy, Stępień ma Rockwooda w polskim ringu, jest, mówiąc krótko, na fali. Zobaczmy styl. Niezwykle nagrzany podobno jest na ten pojedynek Petronek. Tak, bardzo ceniony przez tych świetnych pięściarzy, jeśli chodzi o sparingi. Paweł Stępień chciał wygranych wszystkie przez knockout. Jak widzimy w narożniku, Stępień to tam nabiera rozpędu Lakocki. Naprawdę mocnym uderzeniem. No i bardzo zdeterminowany. By unikać konfrontacji w narożniku właśnie. Tam jest mało. Tam się prześliznął nad lewą rękawicą Stępnia. Żadnych szans, bo też potrafi operować długim lewym prostym Stępień. Bardzo właściwy rywal. Korpus lewy na wątrobę, który może umiejętnie zabrać Ukraińcowi powietrze. No i kolejny raz za uparcie swoje szanse Ukrainiec. No i nawet gdy tylko będzie drapał. Ale coraz częściej trafia Paweł Stępień, a więc byli z dwóch różnych kategorii. Naprawdę nieprzeciętny jak na polskie warunki, to wiemy od dawna. Lukę w tych poczynaniach nacierającego Lakockiego, to odpowiada również, nie daje się... ...linczów również w tym pojedynku i to dosyć często. Stępień również odpowiada czasami na korpus, bo... ...i prawie bezpośrednio. Teraz Pawła. No Lakocki sprawia wrażenie faceta, który nie męczy się bijąc ciosy, który mógł... No, świetny prawy. No właśnie. Pamiętajmy, że Paweł też na takie sytuacje czeka. Będzie starał się ten atak. Widać, że jest silny fizycznie Lakocki, nawet w tych klinczach, w tych przepychankach. Wierzy w sprawienie kolejnej sensacji na polskim ringu. Czwarta runda, jeszcze minuta do gongu kończącego to starcie. No, na pewno musi te uderzenia odczuwać Lakocki. To wykorzystać. W pewnym momencie może nie wytrzymać tego Lakocki, ale bez wątpienia przyjął więcej ciosów Lakocki, a teraz przyjmuje stempelek. Jeden. Z dużą łatwością Stępień. Spada na głowę Lachockiego, no, dosyć często. Opuszcza lewą rękę. To jest kryzysowa runda Ukraińca. Pytanie teraz, jak dużo za... Pytanie, w którym momencie nadzieje się na kontrę Polaka Lachockiego. Spóźnia się. W tym ataku podoba mi się, że Lachocki potrafi wyrobić sobie pozycję do ataku lewy prostym. Od czasu do czasu lewy sierpowy. I lewy na wątrobę. Odczuł to uderzenie. A po prostu Stępień troszeczkę prowokacyjnie zaczął tak po ringu obiegać. Sięgał po tę wątrobę Paweł Stępień, to w pewnym momencie może zatkać Lakockie. Proszę, jak tylko ma taki sygnał, trafia to od razu, pędzi za Stępień. Dzisiaj ofensywny boks Pawła Stępnia. Co podkreślamy... Mnóstwo ciosów. Że niektórych byłby w stanie nawet skaleczyć. Przedostatnie. Też chyba sądził Stępień, że przyjdzie taki moment, kiedy już ewidentnie. Tak jakby już był bardzo zmęczony, ale wiemy doskonale, że jak trafi, jak sobie utruje. Ale za chwilę też jest w stanie strzelić lewym sierpem, czy też... Taki teoretycznie rzucany od niechcenia sierpowy, który spada na jego głowę. Uderzenia nabite na korpus i szybkie lewe proste. Atak, ale znów go skarcił lewym sierpowym Paweł Stępień. Teraz po... Przyjął, oddał. Sierpowy. Nie zamierza Lachocki się cofać, absolutnie. On potrafi tak przyspieszyć.
w windzie był. Swoich firmowych akcji Paweł Stępień. Widzieliśmy ile tych. No, musi tutaj się ratować klinczem. Prawy podbródkowy jeszcze Lakockie. Był Stępień! Paweł Stępień.